Tragedia nad Bałtykiem. Nawet szybko podjęta akcja ratunkowa nie odniosła skutku. Tragedia nad Bałtykiem. 78-letni mężczyzna utonął w Zatoce Puckiej. Jego ciało znaleziono w sobotę po południu na plaży w Mechelinkach. Zatoka Pucka. Utonął 78-letni mężczyzna. Oficer prasowa puckiej policji ASP. Sztuka, Joanna Samula Gregorczyk poinformowała w sobotę PAP, że na plaży w Mechelinkach w powiecie puckim znaleziono ciało 78-letniego mężczyzny. Funkcjonariusze z komisariatu w Kosakowie zostali powiadomieni, że na plażę wypłynęło ciało mężczyzny, podała. Po przybyciu na miejsce mundurowi zastali strażaków, którzy prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Mimo podjętych czynności nie udało się uratować mieszkańca Gdyni, zrelacjonowała policjantka. Służby wykluczyły, by do śmierci starszego mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie. Policja zaapelowała do wypoczywających nad wodą o rozwagę. Przypomniała, by do wody wchodzić tylko w miejscach do tego przeznaczonych i na których są ratownicy. Zwróciła uwagę, by dzieci bawiły się nad wodą pod opieką dorosłych. Podkreśliła, by do wody nie wchodzić po wypiciu alkoholu. Tragedia nad Bałtykiem. Na plażę wypłynęło ciało mężczyzny. Policja apeluje do turystów. Na plaży w Mechelinkach znaleziono ciało mężczyzny. Policja poinformowała, że były to zwłoki 78-latka, który utonął w Zatoce Puckiej. Służby przedstawiły pierwsze ustalenia w tej sprawie. Zwrócono się również z ważnym apelem do osób przebywających nad wodą. W sobotę 24 sierpnia w godzinach popołudniowych policjanci z Kosakowa zostali powiadomieni, że na plażę w nadbałtyckiej miejscowości Mechelinki wypłynęło ciało mężczyzny. Przekazano już pierwsze informacje dotyczące zmarłego oraz okoliczności jego śmierci. Nad Bałtykiem znaleziono ciało. 78-letni mieszkaniec Gdyni utonął w Zatoce Puckiej. Komenda Powiatowa Policji w Pucku opublikowała na Facebooku komunikat w sprawie zwłok znalezionych w Mechelinkach. Funkcjonariusze przekazali, że było to ciało 78-letniego mieszkańca Gdyni. Po przybyciu na plażę mundurowi zastali strażaków, którzy prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Nie zdołano jednak ocalić jego życia. Jak możemy przeczytać na portalu wnp.pl, rzeczniczka puckiej policji ASP. Sztuka, Joanna Samula Gregorczyk potwierdziła w rozmowie z Polską Agencją Prasową informację o utonięciu 78-latka. Służby ustaliły, że do śmierci mieszkańca Gdyni nie przyczyniły się osoby trzecie. Po śmierci 78-latka policjanci z Pucka zaapelowali o rozwagę nad wodą. Komenda Powiatowa Policji w Pucku zwróciła się w swoim wpisie do osób spędzających czas nad wodą. Funkcjonariusze zaapelowali o rozwagę i przypomnieli zasady bezpiecznego wypoczynku. Zauważyli między innymi, że możemy kąpać się jedynie w miejscach do tego przeznaczonych. Lepiej unikać dzikich kąpielisk, a zamiast tego korzystać z miejsc pilnowanych przez ratowników. Nie wolno wchodzić do wody po spożyciu alkoholu ani bezpośrednio po dłuższym leżeniu na słońcu. Trzeba stosować się do poleceń ratowników.